Witajcie wszyscy serdecznie na kanale GW15. Na tym kanale zajmuję się różnymi dziwnymi teoriami. Wklęsła Ziemia i płaska Ziemia. Ostatnio opowiadałem o propagatorze jednej z tych teorii, panu Mariuszu Szczytyńskim. Wykazywałem wyraźnie, dokładnie, że pan Szczytyński rozmija się z prawdą, że pan Szczytyński nie mówi nam prawdy. Chociaż twierdzi, że to wszyscy inni głoszą kłamstwo i wszyscy inni mówią nieprawdę. Nawet teraz zrobił taki film pod tytułem W krainie blefu. I ja chciałbym teraz opowiedzieć trochę o władcy tej krainy, a więc o panu Mariuszu Szczytyńskim. Będzie to już ostatni film jemu poświęcony prawdopodobnie. Zawsze mówią nigdy nie mów nigdy, ale myślę, że będzie to ostatni, ponieważ odkryłem prawdę, a prawda mnie wyswobodziła z robienia filmów o panu Mariuszu Szczytyńskim. I szkoda, że właśnie tej prawdy nie poznałem wcześniej, jak zaczynałem robić te filmy, jak zaczynałem w ogóle, jak zetknąłem się z panem Szczytyńskim. Szkoda, że nie zacząłem od tego właśnie, ale może potrzebowałem dojrzeć do tego, potrzebowałem zrozumieć pewne rzeczy i zrozumiałem to pod tym, co się działo pod jego jednym z filmów na kanale Królewska TV, Niebocentryzm NC16. Pod tym filmem zamieściłem taki komentarz, który zapraszał na ten film właśnie poprzedni, 7B, i pan Szczytyński tam mi odpisał, że słabizna, widzę, że ma pan już bardzo mocno ograniczone pole manewru w pańskim blefie i że wysyłam go do psychiatryka. Odpisałem mu, że różnica między panem a mną, bo nazwał mnie, że jestem w blefie, że cały czas kłamie, tak? Różnica między mną a panem jest taka, że pan trąbi tylko blef, blef, demonista, szatan, a ja po prostu biorę pana filmy, pokazuję, gdzie dokładnie ten blef jest, na czym on dokładnie polega. Rozumie pan, dlaczego potrzebny jest panu psychiatra? Ponieważ nie potrafi pan udowodnić swoich słów i nawet gdy wykaże się panu błąd, pan go po prostu nie widzi. To oznacza poważne zaburzenia umysłowe. I nikt pana nie wysyła do psychiatryka, tylko do psychiatry. Chciałbym tu podkreślić to zdanie. Nikt go nie wysyła do psychiatryka, tylko do psychiatry. Czasem trzeba udać się po pomoc, a po pobycie tyle lat w destruktywnej sekcie, nie ma w tym nic dziwnego i zdrożnego, że człowiek potrzebuje pomocy. Niechętnie biorą do szpitala. Są leki, jest psychoterapia. Proszę potraktować moje filmy jako początek drogi do wyzwalania się spod wpływu zgubnej sekty. Pozdrawiam serdecznie. Tego komentarza tam nie widać. Natomiast co widać? Widać moją odpowiedź edytowaną na ten komentarz. Był to taki ładny komentarz, bez wyzwisk, bez epitetów, pełen troski o pana, ciepłych uczuć w stosunku do pana, a pan go usunął. A jak Karolinę wyzywać od zakrętów, to okej. Okay. Co widać znowu, jeśli chodzi o odpowiedź pana Szczytyńskiego? Tak, bardzo ciepły jak na kłamce z wysyłaniem do psychiatryka. I drodzy, jak to zobaczyłem ten komentarz, to po prostu coś mnie rąbnęło. Po prostu coś mnie rąbnęło. Oczy otworzyły mi się. Umysł mi się otworzył. Wszystkie neurony mi się rozplątały w mózgu, bo odkryłem prawdę na temat pana Szczytyńskiego. Jaka to prawda? On musi kłamać. Nie wiem dlaczego właśnie musi kłamać. To znaczy nie wiedziałem dlaczego musi kłamać. Ponieważ tutaj, po pierwsze, okłamał, że jestem kłamcą, ponieważ nazwał mnie kłamcą, nie potrafi tego udowodnić. Co wykazałem w tym komentarzu? Po drugie, zasugerował, że wysłałem go do psychiatryka, tak jak gdyby napisał swoją wersję mojego komentarza i w ten sposób uzasadnił, dlaczego ten komentarz się nie pokazał. Zobaczcie, jakie podstępne działanie, jakie wykręcone, jakie podstępne i jeszcze kłamliwe. Wyraźnie zaznaczyłem, że nie do psychiatryka, że oni tam nie chcą psychiatryku, a on napisał, że wysyłam go do psychiatryka. To mi otworzyło umysł, że właśnie pan Szczytyński nie potrafi mówić prawdy. Poszukałem, czy jest jakaś taka choroba, takie zaburzenie psychiczne, które sprawia, że ten ktoś kłamie. Czy jest takie zaburzenie? Okazuje się, że jest. Znalazłem na kilku stronach, na Wikipedii, na psychologia.edu.pl, na psychiatria.pl, na ABC Zdrowie. Znalazłem na tych stronach wystarczającą ilość tych informacji, aby przekonać się, że najprawdopodobniej pan Mariusz Szczytyński ma tego typu zaburzenie.
To zaburzenie nazywa się zespołem Delbrücka. Niemiecki psychiatra, który opisał takie zaburzenie, określane również mianem mitomanii, takie swojsko brzmiące słowo, kłamstwo patologiczne i pseudologia fantastyka. Fajne, prawda? Psychologia fantastyka. Cóż za fantastyczne określenie przypadłości, na którą najprawdopodobniej zapadł pan Mariusz Szczytyński. Ja tu wam trochę poczytam, drodzy, i zobaczycie, czy to nie będzie pasować do pana Mariusza Szczytyńskiego, czy właśnie on nie jest tym dotknięty, czy właśnie nie ma z tym problemu. To znaczy, nie, jako my, jako tacy obserwatorzy, nie możemy mu postawić diagnozy, ale ja chciałbym zachęcić pana Szczytyńskiego właśnie, żeby coś z tym zrobił, żeby udał się do specjalisty, aby można mu było pomóc, bo najwyraźniej ma ten problem. Co napisano na stronie psychologia.edu.pl? Osoby określane mianem kłamcy patologicznego nie są ludźmi chorymi umysłowo. Nie są niedorozwinięci, nie cierpią na epilepsję. Tutaj napisali, że chociaż właśnie te osoby mogą mieć skłonność do kłamania takiego, które by można było pomylić właśnie z tym kłamcą patologicznym, ale nie jest to właśnie. To nie jest to. Bo kłamcy patologiczni nie mają tych innych zaburzeń, tylko to jedno. Tak? Ujawnia się w czasie różnych okazji, na krótki okres, ale najczęściej występuje w ciągu wielu lat, a czasami nawet przez całe życie kłamcy. Czy to pasuje do pana Mariusza Szczytyńskiego? Ile on już głosi lat? Teorie o wklęsłej ziemi? No wiele, wiele. I właśnie to zgadza się również tutaj z tym, co tutaj jest napisane. Dość często kłamcy patologiczni poza wprowadzaniem w błąd otoczenia starają się w jakiś sposób oszukać samych siebie. Jest to naturalnie związane z tworzeniem obrazu idealnego ja. Dlaczego tam okłamał? Dlaczego tam w tym komentarzu napisał, że ja go wysłałem do psychiatryka? Dlaczego skłamał? Dlatego, że chciał jak gdyby pokazać, że on nie usuwa od tak sobie tych komentarzy, tak? Tylko uzasadnione. No jeżeli ktoś go wyzywa, wysyła do psychiatryka, no to wtedy ma prawo to taki komentarz usunąć. Jak wygląda psychologiczna charakterystyka patologicznego kłamcy? Analiza 19 przypadków patologicznych kłamców i osób angażujących się w patologiczne oskarżania wskazuje, że większość z nich posiada wyjątkowe zdolności językowe. Zobaczcie, kolejna cecha, która według mnie pasuje do pana Mariusza Szczytyńskiego. Ma świetną gadkę. Przede wszystkim wyróżniają ich duże zdolności konwersacyjne. Większość patologicznych kłamców jest świadoma swych zdolności, np. do tworzenia długich i barwnych kompozycji językowych. Postronni obserwatorzy określają ich jako wielkich mówców, czasem jako osoby romantyczne, fantastyczne. Zatem z dużą dozą pewności można powiedzieć, że istnieje wyraźna zależność między płynnością językową a skłonnościami do patologicznego kłamstwa. Zobaczmy, jak pan Szczytyński poszedł do Porozmawiajmy TV, czy do Teorii Chaosu, on tam nawijał przez ileś godzin i on tam może nawijać jeszcze dłużej, bo on zawsze znajdzie jakieś słowo, zawsze znajdzie jakąś barwną kompozycję językową. Mówi często o wisielcach, którzy na przykład zadyndają. Cechą charakterystyczną patologicznego kłamcy jest również głęboko zakorzeniony egocentryzm. W większości przypadków można zaobserwować nadmierne samouznanie. Określał siebie ekspertem, więc to widać po tym, że ten człowiek ma bardzo zakorzeniony głęboko egocentryzm. I teraz coś, co na pewno zauważyliście, jeżeli próbowaliście z nim dyskutować w komentarzach. Bardzo mało sympatii w stosunku do innych i nie liczenie się z cudzymi opiniami. Zobaczmy. Zobaczmy teraz na ten oto tu komentarz na Vimeo. Jest totalnie właśnie to dokładnie opisane. Zresztą jeżeli będziecie z nim dyskutować, no to w końcu, jeżeli nie będziecie się z nim zgadzać, tak, bo to też jest warunek. Bo jeżeli się z nim zgadzacie, jeżeli go popieracie, to okej. Ale jeżeli nie będziecie się zgadzali, i teraz tutaj taka mała uwaga, nie każdy od razu będzie tak to odczuje, dlatego że pan Szczytyński nie od razu wyzywa od demonistów, od kłamców, od dzieci diabła.
bo nie wyzywa tych osób, które ma nadzieję, że jeszcze przeciągnie na swoją stronę, że jeszcze przekona, ale jeżeli już wie na pewno, że nie przekona takich osób, to niestety polecą takie epitety w jego kierunku. I tu właśnie wychodzi właśnie to na jaw. Mało sympatii w stosunku do innych. Mało sympatii. Jeden ktoś tam z komentujących tam wspomniał, że pan Szczetyński w jakimś komentarzu groził nawet jego mu, że powinien przystawić mu lufę do jego koziej bródki, czy coś takiego tam. Ja teraz dokładnie nie pamiętam. Ale naprawdę jest to niesamowite. Jest to niesamowite, że ktoś potrafi o drugim człowieku tak po prostu się wypowiadać z taką dozą właśnie takiej pogardy, takiego czegoś, czego... No nie wiem, co to jest. Ale jak widać, wynika to właśnie z tego zaburzenia psychicznego. Tak? A więc to nie jest jakoby do końca ich wina. Patologiczni kłamcy często wyobrażają sobie siebie w bohaterskich rolach i te wyobrażenia zajmują centralne miejsce w ich opowieściach. Czy to, drodzy, pasuje do pana Mariusza Szczytyńskiego? Według mnie tak, ponieważ on cały czas, mówiąc, opowiadając o tym niebocentryzmie, jakby stawia się już w tej dyspozycji bohatera, który opowiada, który objawia światu prawdę, a ten świat nie chce tej prawdy, a on jest taki bohaterski i mimo to jeszcze objawia jej tą prawdę innym. I mimo to właśnie to już stawia go na pozycji wyższej. Zresztą zobaczcie, że on często mówi również o tym, że inni, którzy mu nie uwierzą, zginą. Natomiast on nie zginie, tak? Bo on nie wierzy w kłamstwo, a oni, reszta, wierzy, więc oni zginą. Ci, którzy kochają blef, czy tam ci, którzy kochają kłamstwo, tak jak w potopie, często pan Szczetyński się powołuje na ten przykład, uczyli się pływać i mieli 40 dni na nauczenie się pływania. No, barwna tutaj kompozycja językowa wychodzi już na jaw, o czym mówiliśmy wcześniej. Co jeszcze ciekawe, zrobili specjalne testy, których używa się do sprawdzania wiarygodności świadków sądowych. I co się okazało, że ilość błędów w relacjonowaniu jakichś sytuacji była zdecydowanie większa wśród patologicznych kłamców niż w grupie kontrolnej. Miały one charakter często inwencyjny. Takich błędów nie zawierają zwykłe opisy prezentowane przez normalnych ludzi. Tacy ludzie nie opowiadają tego, jak to tam wyglądało, tylko tworzą jakby własny obraz tej sytuacji. I tu mieliśmy przykład z tym komentarzem, tak, który pan Szczetyński stuningował. No, on odpowiedział, ale w tej odpowiedzi była zawarta jego inwencja, więc nawet jeżeli wyraźnie napiszesz, że nie chodzi o to, że wysyłasz go do psychiatryka, to według niego i tak wysyłasz go do psychiatryka. Nie zrelacjonował dobrze tego, co tam było w komentarzu, tylko coś wręcz odwrotnego. W testach nie wykazano jednak podatności na sugestie. Patologiczni kłamcy chcą po prostu przedstawić rzeczywistość zgodnie ze swoją inwencją, wyobrażeniem, ale są odporni na fałszywe sugestie, które podsuwają im inni. I zauważcie, że do pana Szczytyńskiego nie dotrzecie z jakąś taką nowością, czy z jakimś takim dziwnym pomysłem, którego by on nie akceptował, albo którego on wcześniej by nie wymyślił. Chyba że to popiera jego tam jakąś teorię, tak? To wtedy tak. Wtedy, no, łyka wszystko. Ale właśnie tu o to chodzi, że musi to być zgodne z jego inwencją, z jego wyobrażeniem. A więc chcą rzeczywistość przedstawić zgodnie ze swoją inwencją. A więc jeżeli coś nie pasuje do tego, co pan Szczetyński wierzy, co pan Szczetyński opowiada, więc on w to nie uwierzy prawdopodobnie. Dlatego nie przekonają go relacje o kosmitach, o UFO-ach, o płaskiej ziemi, o jakichś innych dziwnych rzeczach. To go nie przekona. To znaczy, on możliwe, że jeszcze to przerobi na własną tam interpretację, tak? Przerobi to po swojemu, więc może tak. Więc może to się zdarzyć. Jaki fajny opis znalazłem na tym portalu ABC Zdrowie. Zobaczcie. Mitomania, nazywana również pseudologią lub zespołem Delbricka, to choroba psychiczna objawiająca się patologicznymi skłonnościami do kłamstwa.
Dlatego ja to w ogóle znalazłem, tą definicję, dlatego że ja wyraźnie zauważyłem, że pan Szczytyński ma skłonność do kłamstwa. Napisałem, że go nie wysyłam do psychiatryka, a on mi napisał, że go tam do psychiatryka wysłałem. To jest kłamstwo, a więc skłonność do kłamstwa. Pan Szczytyński ma skłonność do kłamstwa i dzięki temu znalazłem odpowiedź na pytanie dlaczego. Ponieważ ma ten zespół Delbricka. Mitoman nie potrafi odróżnić prawdy od fikcji. On nie potrafi, a więc zobaczcie, co się dzieje w mózgu pana Szczytyńskiego. Według niego wszystko się zgadza, wszystko jest prawdą to, co on mówi. Tutaj na portalu psychiatria.pl też ciekawie to właśnie na to samo zwrócono uwagę. Na czym polega kłamstwo patologiczne? Istota zaburzenia polega na nieumiejętności odróżnienia prawdy od tworów fantazji. Człowiek wierzy, że jego fantazje są prawdą i działa tak, jakby były one faktami. Idealnie to pasuje do pana Szczytyńskiego. No po prostu wręcz cudownie to określa. No powiedzmy w 90%, bo tu nie mamy pewności, tak? Tu musiałaby być jeszcze opinia jakiegoś psychiatry i tak dalej. On by musiał gdzieś iść do właśnie do kogoś, kto mu pomoże to zrozumieć, że ma z tym problem. Kłamstwo patologiczne może przybierać postać fantastycznych opowieści, których jedyną wadą jest to, że nie pokrywają się z rzeczywistością. Opowieści te mogą być rozwijane i podtrzymywane przez długie lata, dotyczyć mogą domniemanego wykształcenia, odbytych podróży lub znajomości ze sławnymi ludźmi. Czasami opowieści te mogą przypominać urojenia. Zaburzenie to nazywane również zespołem Delbricka lub pseudologią należy do rzadkich zespołów psychiatrycznych. A więc zobaczcie, że pseudologia należy tu do zaburzeń osobowości. Wydaje się, że występuje ono częściej u osób, które chcą zwracać na siebie uwagę otoczenia i dodać sobie znaczenia przez imponowanie innym. Chcą zwrócić uwagę otoczenia. Panu Szczytyńskiemu właśnie to jest na rękę, że wszyscy na niego nawet jadą, ponieważ to i tak pasuje do jego teorii, ponieważ on jest bohaterem wtedy, który walczy z tym złym światem kłamców, tak? Którzy go oczerniają, ponieważ ośmielili się odkryć jego fałsz. I tam nawet jeden z użytkowników, który tam pisał na jego, pod jego filmami, to nawet wyraźnie powiedział, że go podziwia, bo on ma taki spokój, taką umiejętność w ogóle zachowania spokoju wobec tych różnych takich nacisków. Dlaczego się dziwisz, mój drogi? Nie dziw się, ponieważ ten człowiek, pan Mariusz Szczytyński, on wierzy w to, że to jest prawda. Dlatego on jest spokojny, jemu nic nie zagraża, jemu nikt nie zagraża, że coś tam, ktoś tam obalił. Obalić to możecie flaszkę zawsze, ale jego teorii nie obalicie, dlatego że on w to wierzy. Chciałem jeszcze poczytać o... wrócić do ABC Zdrowie. Mitomania często dotyka osoby rozchwianej psychice, emocjonalnie zagubione. I tutaj ja bym chciał nawiązać do przeszłości pana Szczytyńskiego. On był świadkiem Jehowy, drodzy. On był świadkiem Jehowy. On pomagał ludziom. On pracował dla tej społeczności. Poświęcał się. Dawał z siebie dużo. Budował salę królestwa. Nadzorował tam budowę sal królestwa. Więc to był człowiek, który był szanowany, który był podziwiany, można powiedzieć. I nagle, słuchajcie, on to wszystko traci, ponieważ kiedy odchodzisz od Świadków Jehowy, oni się odcinają od ciebie absolutnie. To naprawdę daje po mózgu. To naprawdę daje w łeb. I panu Szczytyńskiemu coś musiało się takiego stać właśnie, że zaczął opowiadać o wklęsłej ziemi. A więc pan Szczytyński jest zagubiony, czy ma zmienne nastroje, nie wiem. Ale tu jest jedno zdanie, które jest jeszcze warte podkreślenia, że te osoby nie wierzą w siebie i mają o sobie mierne zdanie, a kłamstwo pozwala im zaistnieć w otoczeniu. Ja nie wiem, jakie zdanie pan Mariusz Szczytyński ma o sobie, ja nie chcę tego kwestionować, natomiast jedno wiem pewne z tego zdania, że na pewno chce zaistnieć w otoczeniu. Dlatego poszedł do Porozmawiajmy TV, dlatego poszedł do Teorii Chaosu, gdzie rozmawiał przez 3 godziny, dlatego pokazuje się na różnych tam konferencjach, a więc musi się pokazać, zaistnieć otoczeniu. Otoczenie musi go dostrzec. Dlatego to dla niego takie ważne, dlatego ja go autoryzowałem, jak tam napisał w komentarzu. Bo ja o nim jeszcze mówię, bo to jest właśnie dla niego ważne, żeby o nim mówić. To nie ważne, że się mówi źle. Ważne, że w ogóle się mówi. Takie ma pan Szczytyński właśnie problem.
I teraz właśnie no to, co tu już przewija się cały czas, tak? Że od zwykłego kłamcy odróżnia go to, że wierzy w to, co mówi. A więc jeżeli pan Szczytyński coś widzi, to on widzi, że to jest na przykład czarną kostką. I jeżeli miliard ludzi będzie mówiło mu, że to nie jest czarna kostka, tylko niebieska kuleczka, to pan Szczytyński i tak będzie mówił, że oni kłamią, bo on widzi co innego. On wierzy w to, co mówią, powiedział to i w to wierzy. To jest dziwne, to jest trudne do zrozumienia. Po prostu nawet mimo, że nie możemy tego zrozumieć, przyjmiemy, że te opisy pasują do pana Szczytyńskiego, to będzie to wszystko się zgadzać wtedy. Będziemy widzieć wtedy, że on naprawdę ma z tym problem. Tutaj jest ciekawe zdanie, które również bardzo dobrze pasuje do pana Szczytyńskiego. Nawet jeżeli jego rewelacje wyjdą na jaw, nie przejmuje się tym i tworzy kolejne wymyślone historie. O! I tutaj zobaczcie, mamy przykład, mamy mnóstwo przykładów. Mamy przykład chociażby tego promienia odginającego się w aparacie. Kiedy wyszło na jaw, że po przekręceniu aparatu promień nie idzie do góry, tak jak on zakładał, tylko idzie do dołu, tak jak zakładali jego przeciwnicy, wymyślił nową historię. Wymyślił historię, że jest to zgodne z niebocentryzmem, ponieważ tworzy się sztuczna, jakby sucha tęcza. O! Już mamy kolejną historię i już pan Szczytyński ma to gdzieś, że kiedyś mówił, że to nie powinno tak być, teraz już nieważne, że tak mówił, ponieważ i tak dalej to pasuje do jego teorii. Przyszedł do niego tam na kanał taki użytkownik MR12. I wiecie, co ten MR12 tam napisał? Że wykonał doświadczenie efektu lornetkowego aparatem w rzeczywistości, tak jak stanął na plaży i tam robił aparatem próbował znaleźć efekt lornetkowy, nie znalazł. I doszedł do takich samych wniosków, jak ja doszedłem, nie będąc na plaży, tylko oglądając filmy, na które powoływał się pan Szczytyński, twierdząc, że one pokazują efekt lornetkowy. A więc zobaczcie, znowu pan Szczytyński wymyślił jakąś historię i teraz pytanie, co on wymyśli, jaką odpowiedź temu człowiekowi. Na pewno ten użytkownik MR12 nie miał w ręku aparatu, nie zna się i efekt lornetkowy na pewno istnieje. A więc, albo jest jakieś inne wyjaśnienie. W każdym razie to zdanie myślę, że jest bardzo, bardzo tutaj adekwatne do tego, co pan Szczytyński robi. A więc nawet jeżeli coś wyjdzie na jaw, to on się tym nie przejmuje, tylko tworzy dalej swoją historię. Pod jego filmami jeden z użytkowników, Adherun Turin chyba, zaproponował takie doświadczenie z palnikiem. Pani Karolina zrobiła to doświadczenie i okazało się, że istnieje refrakcja atmosferyczna. Pan Szczytyński co zrobił? Napisał jej komentarz, że to nie jest żaden dowód, chociaż to jest dowód, ale nie jest dowód według pana Szczytyńskiego, i zrobił dwa filmy, w którym obala refrakcję dalej. I mówi o rybkach w akwarium, które patrzą na promień świetny lasera puszczonego do akwarium. No to jest właśnie przykład tego zdania, że to zdanie działa cały czas. I to zdanie bardzo dobrze go opisuje. Diagnozę zawsze stawia psychiatra. To, co właśnie powiedziałem na początku, że nie możemy na 100% nie możemy powiedzieć, że pan Szczytyński to ma, ale na 90% ja bym nawet powiedział 9%. Jednak obserwując i słuchając mitomana, można go łatwo zdemaskować. Myślę, że już zdemaskowaliśmy, ale zobaczmy, że jeszcze jest kilka takich cech. To jest właśnie na tej ABC zdrowie. Plącze się we własnych zeznaniach. O. A więc zobaczcie, tutaj podam przykład. Pan Szczytyński opowiadał, że na początek mówił, że zdjęcie zrobił, że zdjęcie jest na blogu, ale po tym, że w następnej odsłonie już, że to zdjęcie było 2 lata na blogu, czyli zasugerował, zmieniła się jego opowieść i to zdjęcie nie było 2,5 roku na blogu, no a on się o tym zapomniał, no i poszedł już po bandzie po niej. Zdarza się, że usłyszymy dwie wersje tej samej opowieści, no właśnie o to chodzi. Odbywał dalekie podróże, był dosłownie wszędzie, zwiedzał odległe zakątki świata, jednak nie może tego udowodnić. O pana podróżach ja nic nie wiem, ale to nie o to chodzi. Chodzi o tą samą zasadę, że to, co opowiada, nie może tego udowodnić. I teraz zwróćcie uwagę na to, że pan Szczytyński powiedział, zarzucił mi kłamstwo, zresztą nie tylko mi, ale zarzucił kłamstwo również innym. Wyzywa innych od hybryd. On nie potrafi tego kłamstwa udowodnić, co jest nienormalne, tak? Bo jeżeli ja zarzucam komuś kłamstwo, to znaczy, że dysponuję jakimiś prostymi, logicznymi argumentami, które są w stanie udowodnić to, że ten ktoś mówi kłamstwo. Natomiast pan Szczytyński nie może tego udowodnić. I tu myślę, że jest klucz do sukcesu, żeby pan Szczytyński zrozumiał, że
ma problem. Ale może o tym potem. Los się na niego uwziął. To jest właśnie bardzo ciekawa sprawa, bo tutaj zobaczcie na takie zdanie, które tu aż zakreśliłem w takim kwadraciku. Wszyscy spiskują przeciwko niemu. Więc usunęli mu kanał i przesłali GWW-15. Spisek jak jasna cholera. NASA, NATO, wszyscy się na niego wzięli. I wszyscy walczą z niebocentryzmem. I przyszedł taki GWW-15 z piekła rodem. Nawet 15 to jest 15 demonów pewnie siedzi we mnie. I zaraz wyskoczą i pana Szczytyńskiego zjedzą albo zgwałcą. Dlatego też nie może osiągnąć wszystkiego, co sobie założył. No, on nie może, ale według niego przyjdzie władza z tej kuli, zejdzie na ziemię i będzie dwuwładztwo i ta władza osiągnie wszystko za niego, co on sobie założył. Wie wszystko najlepiej, ponieważ posiada rozległą wiedzę z różnych dziedzin. Zna się na wszystkim i ma solidne podstawy do tego, by poprawiać innych na każdym kroku. Pasuje? Nauka nie wie, dlaczego czmiel lata? Pan Mariusz Szczytyński wie. Nauka kombinuje z refrakcją? Pan Mariusz Szczytyński wyjaśnia, że refrakcja nie istnieje, bo wie lepiej, bo zna lepiej, więc poprawia. Poprawia fizyków, poprawia naukowców, poprawia astronomów. Mitoman kłamie w każdej sferze życia, aby być zawsze w centrum uwagi. I co tu napisali dalej? Niełatwo jest pomóc takiej osobie. Przede wszystkim wymaga ona leczenia pod okiem specjalisty. Kluczową kwestią terapii jest uzmysłowienie choremu, że kłamie, oraz odnalezienie przyczyn tego stanu. Znalezienie podłoża tego patologicznego mówienia nieprawdy oraz chęć chorego na leczenie mogą sprawić, że po dłuższej terapii pacjent zapomni o swoim problemie. A zatem, panie Szczytyński, panie Mariuszu, jest dla pana nadzieja. Banalnie, niby proste, prawda, bo już wiemy, no raczej na 99% wiemy, co panu Mariuszowi Szczytyńskiemu dolega. Natomiast problem polega na tym, że mitoman nie jest świadomy tego, że kłamie. I teraz, jak przekonać człowieka, który wie, że ma rację, że nie ma racji? Jak? I tutaj myślę, że odkryłem ten sposób właśnie w tym komentarzu, który pan Szczytyński usunął. Myślę, że dlatego go usunął, ponieważ gdzieś w podświadomości, gdzieś mu tam huczy w głowie, z tyłu mózgu, że coś jest nie tak. I żeby uspokoić te głosy jakiegoś rozsądku, którego tam gdzieś tam męczy w głowie, usunął ten komentarz, żeby na niego nie patrzył. Panie Szczytyński, był kiedyś taki film, Russell Crowe tam grał główną rolę, Piękny umysł. Panie Mariuszu, pan ma taki piękny umysł, który panu spłatał figla w tej piękności. Ponieważ wymyślił pan coś tak pięknego, taką piękną ideę, jak wklęsła ziemia i pan w nią uwierzył. I nie chce pan zwracać uwagi na inne dowody, na inne jakieś przesłanki. I wszyscy inni kłamią naokoło. I ten film to był piękny umysł i w tym pięknym umyśle ten człowiek też miał w swojej głowie coś, co inni tego nie widzieli, on to widział. Przychodziła do niego taka dziewczynka z swoim wujkiem. Jak ten koleś wpadł, że ma problem, że tylko widzi on to? Jeżeli chcecie oglądać ten film, uwaga, spoiler. Ta dziewczynka mu pomogła w tym. Dlaczego? Przez wiele lat oni go odwiedzają, rozmawiają z nim, prowadzą dyskusje w ogóle. I co? A ta mała cały czas jest mała. I w ten sposób doszedł do ładu, że coś jest nie tak jednak, że coś tutaj nie gra. Podobna kwestia była, nie wiem czy kojarzycie taki film Incepcja. Również w tym filmie był taki motyw, że oni wchodzili ze snu do snu jakby i w końcu nie wiedzieli, co jest prawdą, a co jest rzeczywistością. Tak jak tutaj, w głowie pana Mariusza Szczytyńskiego. Rzeczywistość miesza się w jego głowie z fantazją. Tam również nie było wiadomo, oni nie wiedzieli. Oni mieli jakiś taki zawsze bączek, czy coś takiego, który był wyznacznikiem tej rzeczywistości, żeby oni wiedzieli już, że to teraz jest już rzeczywistość. Jeżeli rozkręcali ten bączek i jeżeli ten bączek się przewracał, to znaczyło, że są w rzeczywistości. Jeżeli się nie przewrócił, to znaczyło, że jeszcze są w tym śnie. Nie wiem, może to dziwne trochę, bo jakby w śnie się miał nie wywrócić. Gdzież może się wywrócić, prawda? No ale to już miesza z tym.
Ja chciałbym, żeby ten komentarz, panie Szczytyński, panie Mariuszu, potraktował pan jak tą dziewczynkę i jak ten bączek, który będzie takim sygnałem. To, co tu napisałem w tym komentarzu. Jeżeli my kłamiemy, jeżeli my jesteśmy w krainie blefu żyjemy, to dlaczego pan nie potrafi tego udowodnić? Niech pan nie odpowiada nam na to pytanie, tylko sobie niech pan próbuje odpowiedzieć. Bo ja myślę, że dlatego pan usunął ten komentarz. Ponieważ on wywoływał u pana to pytanie. Dlaczego nie potrafię wykazać tego kłamstwa? Skoro mylą się, skoro kłamią, to dlaczego nie jestem w stanie tego udowodnić? Jedyne co potrafię, to ukryć komentarze, wywalić, zbanować. Natomiast nie potrafię odeprzeć merytorycznie tych zarzutów. Dlaczego? Niech to pytanie będzie pana dziewczynką, która pomoże panu zrozumieć, że ma pan problem. Tak jak tu było napisane w tym, na tej psychiatry.pl. Fantastyczne opowieści. To, co pan opowiada, jest fantastycznie, tylko że jest jedyna ich wada. Jedyną ich wadą jest to, że nie pokrywają się z rzeczywistością. To jest jedyna wada pańskich historii. No, albo tutaj chociażby właśnie, gdzie ABC Zdrowie, gdzie tam są te cechy tego mitomana. Mówi pan, że kłamią, tak? Tak jak tutaj, opowiada, że dalekie podróże, że tak dalej, że wszędzie był. Ale nie może tego udowodnić. Tak samo pan opowiada, że my kłamiemy, że wszyscy naokoło kłamią, natomiast nie potrafi pan tego udowodnić. Niech to będzie dla pana sygnałem, że jest coś nie tak. W tym filmie nie miałem ochoty pana obrażać, ani się wyśmiewać z pana nic takiego, bo ja zrozumiałem, że pan naprawdę jest skrzywdzonym przez organizację Świadków Jehowy, tak jak ja. I dlatego pana dokładnie rozumiem, zresztą pana, bracie Mariuszu, przecież my byliśmy braćmi. Miał pan oddać i ja za pana mieliśmy oddać za siebie życie. Nie wiem, czy pan pamięta, ale Świadkowie Jehowy tak nauczają. Teraz pan powie, co za hybrydę będę oddawał życie. No właśnie, to też jest wpływ świadków, dlatego że świadkowie nauczają, że reszta będzie leżała jak gnoja, więc jest my i oni. Ten podział. Za brata oddajemy życie, a ci, co z nami nie wierzą, będą ginąć. Bo nie uznali naszej nauki, naszych strażnic. Tylko dlatego ludzie będą ginąć. Rozumiecie? Wy drodzy, którzy nie znacie niuansów Świadków Jehowy, ale tak tam też jest. To jest to samo, co u pana Szczytyńskiego tu. To by było na tyle. W następnym odcinku jeszcze wrócę, drodzy, do płaskiej ziemi, ponieważ płaska ziemia jeszcze, tam obiecałem kiedyś, że zrobię film odnośnie, tych filmów zagranicznych. Jak oni ludzi tam próbują manipulować, jak oni tam ludzi próbują wkręcić. Do usłyszenia, do zobaczenia. Nie będzie już więcej filmów raczej o panu Mariuszu Szczytyńskim, panu ekspercie. Pan ekspert, mam nadzieję, w tym odcinku został zdegradowany do roli patologicznego kłamcy i nie dlatego, że go tak bardzo nie lubię i dlatego, że go nienawidzę, bo my nie nienawidzimy pana, panie Szczytyński. Pan może nas tak, dlatego, że pan ma taką teorię, która każe panu nas nienawidzić jako hybrydy, jako nieludzi. Natomiast dla nas jest pan człowiekiem i dla nas mówię to w liczbie mnogiej, bo przecież nas jest 15. Jestem demonistą, jakbyście nie widzieli. Więc dla mnie jest pan człowiekiem, no po prostu człowiekiem, który jest pogubiony, któremu trzeba pomóc. Słuchajcie, wy, którzy tam jesteście z nim blisko, drodzy, pomóżcie mu, zaprowadźcie, zaproponujcie mu jakąś terapię, zaproponujcie mu wizytę chociażby u psychologa, u psychoterapeuty, u psychiatry. Nie do psychiatryka. Pana Szczytyńskiego nie wysyła nikt do psychiatryka. Tylko do tego, żeby pomóc mu się odnaleźć w tym wszystkim. To by było na tyle, już żegnam się, życzę powodzenia, pozdrawiam wszystkim udanych wakacji, którzy jeszcze będą mnie mieli, bo nie wiem, kiedy to się pokaże. Na razie, hej!